wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię w debiucie D22. Cóż to może być D22? To może być przyjęty gambit hetmański. Od D20 do D29 jest przyjęty gambit hetmański. Biały mi Kasparow, czarny mi Pietras Jan. Dwóch mistrzów świata. Partia grana w Tilburgu. To taka holenderska miejscowość w 1981 roku. Partia bardzo taka bojowa, bardzo ciekawa, bardzo pouczająca. Kasparow białe, Pietras Jan czarne. I Kasparow chyba nie przewidział, że Pietrosjan może zbić. Wiadomo, że tego pionka bronić nie można. Skoczek F3. Goniec G4. No i gramy sobie taką pozycję. Gramy taką pozycję. H3. Ruch jak ruch. Oczywiście goniec nie będzie bił konisia, w tej pozycji nie musi. Skoczek C3. A6. O. Prawdopodobnie Pietras Jan chce zagrać C5. Bo gdyby nie chciał grać C5, to by zagrał spokojne C6. G4. Skoczek E5. Widzimy, że Kasparow bardzo chce tego gońca zbić. Skoczek BD7, ale zanim go zbił, osłabił pozycję, wykonał trochę posunięć, tu pion na H3 tak wisi, biały nie bardzo może zrobić tą roszadę. Wycofał się, no jak widzimy, jak policzymy rozwinięte figury, to lepszy rozwój mają czarne. Profilaktyka przeciwko postawieniu gońca na dużej przekątnej, taka bariera pionowa. Hetman C7. Roszada, no ale jeszcze jest problem z drugim gońcem. Pietrosjan, który wolał koniki, nie zdecydował się teraz na skoczek D5. On goniec E7 rozwija, a impulsywny młody Kasparow F4, no, bardzo chce atakować. No, atakować on może chcieć, ale figur ma mało rozwiniętych i ten goniec H3 taki cieniutki. Teraz można było zrobić długą roszadę. Skoczek B6. No bez otwarcia pozycji, kiedy czarne mają lepszy rozwój, przewagi nie osiągną. G5. Skoczek FD7. Jeżeli biały postawi jeszcze pionka na H4 i tak, to wyraźnie będzie grał w warcaby, a to są szachy. Trzeba wziąć pod uwagę, że w 1981 roku Kasparow miał 18 lat, więc już nie był takim młodym człowiekiem. Już miał olbrzymie wyniki w wieku 14 lat. Roszad. Jak widzimy, Pietras Jan decydował się na roszady w różne strony. Teraz powinny iść ataki na króla. Król ucieka na B8. B4. No ostro idzie Kasparow tą wieżą. Skoczek D5. I F5. Proszę. Pietras Jan też się w ogóle nie przejmuje. Teraz po zbiciu piona G nie bardzo można brać. Można brać piona E6. Czarne miałyby wystarczającą rekompensatę za zaofiarowanego piona. Kasparow się wycofał. No hetman nie stoi szczęśliwie. Skoczek B4. Czarne wzięły piona. Czarne wzięły piona, który stoi na otwartej linii. Na tej linii stoi wieża i czarny król. Jak widać,
Petrosjan prowokuje wywołanie rewolucji. Bierze, przyjmuje ciosy na siebie. Skoczek d5, wieża fc1, król a7. Król ucieka z tej linii, wykorzystuje to, że goniec na razie jest pasywny, nie gra, stoi na czarnym polu. Hetman, ale teraz goniec już chce tu wejść. Chce wymusić osłabienie. Napad na wieżę. I hetman d6. Jak widzimy, pozycja, trudno to uwierzyć, ale nikt przewagi nie ma. Wcale biały król nie jest bezpieczniejszy. Wieża b3. Hetman e7. Hetman e2. Wieża b8. Czarno broniło najsłabszy punkt. Wyszły gońcem do złej pozycji. Skoczek chce chyba przejść na c4, zaraz zobaczymy. Wieża hc8 i przyszedł, tu chce wchodzić na te czarne punkty. I teraz należało grać tak, po biciu. Nie bać się słabości czarny pól, bo skoczek na d5 jest wieczny. Nic im nie grozi, a pion jest. Nastąpiło goniec c7 i Kasparow poczuł się w swoim żywiole. A4. I choćby przyszło 1000 atletów, to nie wiadomo, jaki ruch zrobił Pietrosy. Kasparow wyraźnie chce zagrać tu, wjechać konisiem. Pietrosjan gra b5. W ogóle się nie boi. Liczy, że dwa piony będą dobrą osłoną, a wzdłuż linii wymienią się ciężkie figury. Teraz należało grać goniec d8. Petrosjan igra ze śmiercią. Król b7. Po hetman b1. Wieża c2. Pozycja Petrosjana byłaby bardzo, bardzo trudna. Ale Kasparow konsekwentnie poprawia źle stojącego gońca. Hetman odchodzi. Wpada gońcem na d6. Chce wymienić żywiciela. Petrosjan broni się resztką sił. Widzimy cały czas koniec podbicia, ale nie można... I król ruszył do ataku. I teraz... Należało grać goniec, bije c7. Król bije c7. Z równymi szansami. To w ogóle jest nieprawdopodobne. Szanse byłyby równe. Kasparow wykonuje przegrywające posunięcie. Pietrosjan bierze konisia. Czemu nie? Wymienia wieżę. Nagle się okazuje, że biały ma tylko trzy figury atakujące i jedną figurę w domku. Nie ma czym atakować, a figur nie ma. Goniec b6, goniec c5, oj. Broni się. I proszę bardzo, hop, hop. I hop. Czarne mają konia i piona więcej. Białe zagrały a4 i po następnym wieża a4 i po następnym posunięciu Pietrosjana poddały się. W zasadzie no niewiele mogą. Nieuchronnie pada punkt d4 z numer 4. Można odejść królem. Można zbić skoczkiem. Jeszcze wtedy hetman się włączy do ataku. Po skoczek e3. No, skoczek e3 akurat takie lekko nieszczęśliwe, bo tu jest szach. Ale tam nie można bić.
można pójść do ataku i są problemy. Oczywiście lepiej nie iść do ataku i nie spieszyć się z braniem tego piona, tylko wycofać króla. Pion idzie, a pion i tak, pion C idzie, a pion E3 i tak pada bicie skoczka. Nic nie daje. To jest doskonała partia Pietrosjana. Zobaczmy, jak to się odbyło. Pokonał geniusza z Baku. Tu widzimy, że Kasparow osłabił swoją pozycję. Jechał ostro. Uznał, że Pietrosjan już jest słabiutkim staruszkiem. A staruszek, proszę, pięknie się bronił. Odbijał wszystkie groźby. I wziął piona. W stylu Wiktora Korcznoja. Wziął piona, który wygląda na zatrutego. I tu obiektywnie Kasparow miał rekompensatę. Jednakowoż nie udało mu się wykazać, gdzie ta, na czym ta rekompensata polega. Nie udało mu się stworzyć groźb. Uderzenie B5 wyrwało ostatnie ostre zęby. I proszę, w stylu Wilhelma Steinitza, zgodnie z klasyczną zasadą, mój król broni się sam. Król Pietrosjana poszedł do ataku. I ten ruch już przegrywa. Hop. Wie, że trzeba było wymienić. Obrona z nadmiarem punktu D6. I punktu D5. I poddał. I upadł w ostatnim krwotoku i skonał i wrócił do kraju, jak w tym słynnym wierszu, którego się uczyliśmy w szkole. Dziękuję Państwu za uwagę.